Otwieram 16. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie. Proszę zajmować miejsca. Witam serdecznie pana burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, pracowników urzędu, radnych, panie i panów radnych, sołtysów, gości zaproszonych i wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. Na wstępie proszę o zabranie głosu może pana burmistrza. Szanowni państwo, panie przewodniczący, pani Natalka, to tylko chcielibyśmy już rozpoczęciem procedowania dzisiejszej sesji podziękować serdecznie pani sołtys sołectwa Jaśkowo, pani Jadwidze Petrykowskiej, która złożyła rezygnację z urzędów osobistych i mieliśmy okazję bardzo uroczyście na wyborczym zebraniu sołeckim w Jaśkowie 9 grudnia serdeczne podziękowania złożyć pani sołtys, ale również chcieliśmy dzisiaj na sesji panią Jadwigę uhonorować. Pozwólcie państwo, że odczytam to podziękowanie, które wręczyliśmy pani Jadwidze 9 grudnia, ono jest, uważam, tak pięknie przygotowane przez panią Natalię, podpisane przez pana przewodniczącego Rady, pana Jana Lichacza i mnie osobiście, więc jeszcze raz to odczytam, bo jest przepiękne przesłanie w tym podziękowaniu. Motto do podziękowania znalazła pani Natalka, odczytam je, bo ono jest przepiękne. Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia, prawdziwego poczucia spełnienia. Pani Jadwigo, w związku z zakończeniem kadencji, podczas której pełniła pani zaszczytną funkcję sołtysa wsi Jaśkowo, w imieniu władz samorządowych gminy składamy pani najserdeczniejsze podziękowania. Ogrom pracy, determinacja i zaangażowania, jakie padały w działanie sołectwa, sprawiły, że miejscowość Jaśkowo rozkwitła. Dzięki otwartemu sercu i urodzonej życzliwości stworzyła pani drużynę falangową, która może poszczycić się wieloma sukcesami na arenie krajowej. Za tak długi okres pełnienia funkcji sołtysa dziękujemy i życzymy pani dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, a także wytrwałości w realizacji dalszych planów, pragnień i marzeń. I takie podziękowanie właśnie podpisane przez pana przewodniczącego i przez moją skromną osobę złożyliśmy 9 grudnia. Przy okazji powiem, że została wybrana również na tym wyzwanie nowa pani sołtys, pani Stanisława Nawrocka, nie wiem czy jest dzisiaj. To witamy również i serdecznie pani Jadwigo za ten cały trud złożony przez panią na rzecz rozkwitu Jaśkowa, bo tak uważam. Ogromnie, ogromnie dziękuję. Chciałabym podziękować wszystkim zgromadzonym, całej Radzie, bo bez wsparcia Rady, bez wsparcia mieszkańców naszych, bez wsparcia pana burmistrza byłoby to na pewno niemożliwe. Życzliwość, jaką przez cały czas odczuwałam z waszej strony, dodawała mi skrzydeł, pomagała w tym, co po prostu udało się osiągnąć i zrobić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za pomoc, za wsparcie, za tą całą życzliwość, którą od was miałam przez cały czas. Dziękuję. A ja proszę nie zapominać o naszej nowej pani sołtys i o naszej miejscowości. Dziękuję. Bo będę to kontrolować. Proszę państwa, nie ma przewodniczącego Rady, rozchorował się dość poważnie i obłożnie, więc pozwolicie, że w dniu dzisiejszym przeprowadzę sesję. Chciałbym stwierdzić kworum na dzisiejszej sesji. Nie ma tylko jednej osoby. I do porządku obrad bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Już na posiedzeniach komisji informowałem, że będziemy zmuszeni w końcówce roku złożyć jeszcze 4 projekty uchwał. Ja mówiłem o 3, pojawiło się jeszcze 4 i za chwilę powiem po kolei, o jakie to uchwały i z jakich przyczyn chodzi, żebyśmy w takim trybie dzisiaj, żebym prosił Wysoką Radę o wprowadzenie tego do porządku obrad. Mówiłem wcześniej o 2 uchwałach budżetowych, niejako kosmetycznie zamykających budżet naszej gminy na rok 2019. Wynika to z drobnych przesunięć w poszczególnych jednostkach, z drobnych regulowań jeszcze pieniędzy zewnętrznych, z 500+, z dotacji wojewody. I to wszystko na gorąco było opracowywane. Dzisiaj zakończyliśmy ten temat i te uchwały WPF, co jest automatem, jako jedna odrębna uchwała i kosmetyka budżetu 2019. Szczegóły w tej kosmetyce to już przy referowaniu uchwały, jeśli Wysoka Rada wprowadzi do porządku obrad, to pani skarbnik referuje. Natomiast jeszcze 2 uchwały wynikające z też dość dynamicznej końcówki roku. Jedną uchwałę referowałem na posiedzeniach komisji, mianowicie na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z 16 października aktualnego roku 2019 musimy jako Wysoka Rada uchwalić średnią cenę jednostki paliwa w danej gminie niezbędną do podpisania od 1 stycznia przyszłego roku 2020 umów z rodzicami dowożącymi indywidualnie dzieci do celem spełniania obowiązku edukacji do ośrodków specjalnych. Takich przypadków mamy 2. Tak jak powiedziałem, aktualne umowy będziemy musieli, są aktualne do końca grudnia i od stycznia będę musiał podpisać nowe umowy z rodzicami tychże dzieci. A dokładny algorytm kosztów zwrotu, kosztów jednorazowego przewozu dziecka jest określony w ustawie według algorytmu, w którym jedna pozycja to jest właśnie średnia cena paliwa w gminie danej. I tą uchwałę już omawialiśmy na komisjach, zasięgnęliśmy informacji z naszych stacji benzynowych funkcjonujących na terenie gminy, uśredniliśmy i to jest przedmiot tej uchwały, którą proszę o wprowadzenie. I wreszcie ostatni projekt uchwały, też bardzo dynamiczny proces, to jest uchwała przygotowana dotycząca ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zalewo. To również wynika z dynamiki prawa oświatowego znowelizowanego. Natomiast wprowadzanie dzisiaj na sesji wynika z faktu, że my musimy ten plan sieci publicznych przedszkoli uchwalić, natomiast kuratorium oświaty miało pewne wątpliwości i dopiero w miniony poniedziałek, 16, dostaliśmy pozytywną opinię z kuratorium oświaty w sprawie naszej sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i to jest w tym projekcie uchwały określone nasze 4 przedszkola, może inaczej 3 oddziały przedszkolne w naszych szkołach w Bartach, Dobrzykach i Borecznie i przedszkole miejskie w Zespole Szkół w Zalewie. Po prostu musimy tę uchwałę w końcówce roku jeszcze podjąć. Powtarzam, czekaliśmy na pozytywną opinię kuratorium oświaty. Otrzymaliśmy to w miniony poniedziałek. Dziękuję bardzo. Odczytam Państwu klauzulkiem odnośnie RODO. Na wstępie informuję, że klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych dostępna jest na WIP-ie gminy Zalewo oraz na drzwiach wejściowych do sali sesyjnej. Informuję, iż osoba zabierająca głos powinna się przedstawić podając imię i nazwisko oraz istotne dane do sprawy, w której zabiera głos. Zgłoszenie chęci wypowiedzenia się i zabrania głosu jest równoczesne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez zgłaszającego. Dziękuję. Czyli wprowadzimy jako następne punkty te 4 nowe uchwały. Chciałbym to, czy są może jakieś jeszcze do tego wnioski? Nie ma. To chciałbym to przegłosować porządek dzisiejszej sesji, dokładając do punktów 8, 9, 10, 11 uchwały na porządku. Proszę, kto jest za
przyjęciem proponowanego przeze mnie zmienionego porządku obrad. Kto był przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy. 14. Dziękuję. 14 głosów za. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 15. Zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 listopada 2019 roku. Proponuję przegłosować. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś wnioski czy zapytania do protokołu? Nie ma. Dziękuję. Proponuję przegłosować. Kto jest za przyjęciem protokołu z 15. Zwyczajnej sesji Rady Miejskiej? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Dziękuję. Proszę pana burmistrza o sprawozdanie z działalności między sesjami. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Okres międzysesyjny to jest od 28 listopada do dzisiaj, niespełna miesiąc, ale trochę tych informacji z naszego zamykania roku budżetowego, dopinania pewnych spraw przedłożyłem na piśmie w tym sprawozdaniu. Odniosę się do tylko kilku najistotniejszych elementów. Z istotnych wydarzeń, może inaczej, w tym czasie miałem do wykonywania i wykonane zostały 12 uchwał Rady Miejskiej i wydałem 13 zarządzeń burmistrza. Z istotnych wydarzeń, na pewno Państwo zauważyliście, rozpoczęte zostały prace związane z budową wieży widokowej nad jeziorem Ewingi w Zalewie. To patrząc od ulicy Kolejowej na lustro naszego jeziora Ewingi, to jest po prawej stronie, tam za sceną letnią. I to jest wieża widokowa nad jeziorem Ewingi w Zalewie. To jest inwestycja zespołu parków krajobrazowych po Jeziorze Jawskiego i Wzgórz Wylewskich. Rozmawiałem z dyrektorem parku, po przetargu jest to wartość około 300 tysięcy. Wcześniej, dużo wcześniej uzgadnialiśmy współfinansowanie gminy Zalewo i to jest przewidziane w budżecie około 30 tysięcy złotych. To jest wkład gminy do tej wieży, która jest podobna, będzie podobna do wieży widokowej w Siemianach. Bardzo atrakcyjny punkt i uważamy, że tę funkcję zarówno dla naszych mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów, zarówno wodniaków, jak i lądowych będzie bardzo cennym elementem. Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową drogi powiatowej Zalewo-Bajdy. Etap pierwszy. To jest inwestycja powiatowego zarządu dróg w Iławie. Pamiętacie Państwo, w styczniu po spotkaniu ze starostą, z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, mówiłem, że będziemy wchodzić w programy dróg powiatowych z dofinansowaniem ze strony gminy 25%, bo pan starosta mówił, że taką regułę stosują do wszystkich gmin. Ta droga została, przeszła pozytywnie konkurs dróg samorządowych dla podmiotów powiatowych. Po przetargu wartość to jest troszeczkę więcej niż 1,7 miliona złotych, dofinansowanie 60%. W związku z tym 25% nasze to jest około 350 tysięcy złotych dołoży gmina i to również jest w projekcie budżetu na rok 2020. Natomiast z tego co wiem, tam się rozpoczęła wycinka. W każdym razie płatność za tę drogę starostwo, podobnie jak my, za nasze trzy drogi to będzie w przyszłym roku. Natomiast dofinansowanie 40%, a my na mocy porozumienia ze starostem dołożymy do tej drogi jako gmina 350 tysięcy złotych. I wreszcie sprawa, która wzbudziła ostatnio dużo emocji, mianowicie program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program pod nazwą Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W poniedziałek, tak jak zapowiadałem na komisjach, odbyło się w Ostródzie piąte zgromadzenie Związku Gmin Czyste Środowisko, które jak Państwo wiecie, nasza gmina jest członkiem i zajmuje się zbiórką odpadów komunalnych. Związek Gmin, Zgromadzenie podjęło w poniedziałek uchwałę, że wchodzimy jako związek do tego programu. Z naszej strony tutaj gminy zgłosiło się 23 rolników do tego programu. Na ogólną liczbę gospodarstw rolnych, jak patrzyłem, 762. Czyli to jest pewien
odsetek naszych rolników. Zarząd Związku Gmin Czyste Środowisko ma przeanalizować wszystkie niuanse, szczegóły, z tym, że z żadnej gminy w Związku Gmin nie ma niejako wniosków wstecz. Wszystkie płatności, wszystkie wnioski tyczą roku 2020. W związku z tym mamy odrobinę jeszcze czasu, żeby spokojnie się logistycznie przymierzyć do tego programu, bo tam nic nie jest proste. My z panem radnym żeśmy rozmawiali w ubiegłym tygodniu, z rolnikami też rozmawiałem. Paradoks polega na tym, że beneficjentem ostatecznym 500 zł dopłaty do zdanej folii porolniczej jest rolnik. Natomiast Narodowy Fundusz założył, że wszystkie sprawy prowadzą związki gminy. Innymi słowy, najpierw gminy i związki gmin biorą te dotacje i później rolnikowi przelewają na końcu, ale po wykonaniu całego procesu, łącznie z opłaceniem przez rolnika transportu, zdania na bramie, z analizy wynika, że ten zakład wskazany jedyny możliwy na tym etapie, to jest zakład utylizacji odpadów komunalnych w Rudnie, nasza jednostka. I tylko on ma tak zwane pozwolenie zintegrowane na odbiór tego rodzaju odpadów. Na bramie kalkulacja na pierwsze dwa sorty z tych odpadów porolniczych, czyli folii i sznurka, to jest już wyszacowane około 800 zł na bramie, bez kosztów dowozu. Natomiast pozostałe te odpady, jak worki po nawozach, to są w kategorii odpadów tak zwanych niebezpiecznych i kalkulacja jest na tym etapie 2,5 tysiąca złotych za tonę. Więc plus jeszcze dowóz do bram Rudna, więc ja nie wiem, obudzili się trochę przedsiębiorcy. 5 gmin nie weszło w ogóle do tego programu. Z jednej gminy wiem, że żaden rolnik się nie zgłosił. My musimy to na roboczo spokojnie przeanalizować. Tak jak deklarowałem na Komisji Rolnictwa, to mówię do pana przewodniczącego i do pana radnego, zgłosiłem na tym zgromadzeniu, żeby Zarząd Związku Gmin Czyste Środowisko przeanalizował możliwości prawne, administracyjne, techniczne i ekonomiczne wprowadzenia do systemu trzech przoków, punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, to jest Zbożne koło Morąga, Iława i nasza Półwieś. Póki co nasza Półwieś nie ma pozwolenia na przyjmowanie tego rodzaju odpadów, magazynowanie i składowanie. A żeby było jeszcze zabawniej, to procedury, aby takie pozwolenie uzyskać, to jest minimum rok postępowania. Także tak wygląda sytuacja, ale powtarzam, ponieważ z żadnej z 19 gmin nie ma zgłoszonej jakiejś przez rolników kwestii roku 2019, więc mamy czas spokojnie jeszcze to wszystko na czynniki pierwsze rozłożyć i nad tym się zastanowić. Referat rozwoju lokalnego, dwie umowy przygotował i podpisaliśmy. To jest tak, jedna umowa wynikająca z naszego programu przeciwdziałania uzależnieniem, to jest podpisaliśmy umowę z ośrodkiem psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa na przeprowadzenie programów profilaktycznych pod nazwą Smak Życia, czyli debata o dopalaczach w szkołach gminy Zalewo. I 13 grudnia podpisaliśmy umowę z wykonawcą, bankiem, spółka akcyjna z Poznania na udzielenie gminie Zalewo kredytu w wysokości 1 000 000 zł. Postępowanie na wybór wykonawcy przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego. Prowadził to referat rozwoju lokalnego wspólnie z naszym referatem finansów. Referat gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, rolnictwa w sprawie bieżącej. Referat inwestycji komunalnych. Tu macie państwo wyszczególnione wszystkie czynności przez ten niespełna miesiąc wykonywane niejako domykające rok 2019 i tu w szczegółach, jeśli będzie takie życzenie ze strony państwa radnych, to już z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne sprawy. Bardzo proszę o indywidualne zapytanie, jeśli będzie takowa potrzeba. To tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania w tej sprawie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Zapytania i interpelacje radnych wniosków. Uchwałych przez ten okres jedynie jest na potyczną skorać na piśmie. W takim razie przechodzimy do punktu podjęcia uchwał. Przypominam, że ustaliliśmy, że jeżeli uchwała jest przeczytana na komisjach, na sesji, oczekujemy sprawę nagłówkową i ewentualnie zapytania, a
będzie dla mnie uchwał. Czy ja mogę teraz, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, akurat dwie pierwsze uchwały to będzie WPF na rok 2020 i budżet naszej gminy na rok 2020. Ja mówiłem to już na sesji poprzedniej, na wszystkich komisjach, ale powtórzę to, jakimi kryteriami, jakimi warunkami brzegowymi musieliśmy się posługiwać, aby projekt budżetu, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, na rok 2020 skonstruować. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, zadaliśmy sobie ogrom pracy, bo właściwie prace nad budżetem rozpoczęły się we wrześniu od zebrań sołeckich z mieszkańcami i zebraniem również oprócz wniosków naszych mieszkańców, również wszystkich wniosków od przewodniczących rad osiedlowych, członków rad osiedlowych, mieszkańców gminy, radnych, sołtysów. I tak jak podkreślałem na poprzednich spotkaniach, nie ma w naszej gminie pomysłów z kosmosu, nie ma pomysłów jakichś nierealnych, natomiast ogrom potrzeb jest wielki i to się w tych wszystkich wnioskach przewijało. Z jednej strony bardzo mnie to cieszy, że tak się zaktualizowała społeczność naszej gminy. My łącznie na stole do dyskusji mieliśmy wniosków na inwestycje grubo ponad 20 milionów złotych i tak jak powiedziałem, 99% tych wniosków są realistyczne, wynikające z obserwacji przez naszych mieszkańców swojego otoczenia, swojej miejscowości, potrzeb w porównaniu z innymi obszarami naszej gminy, gdzie pewne rzeczy zostały zrobione. I ja tę inicjatywę podziwiam, natomiast jesteśmy jako gmina ograniczeni pewnymi warunkami brzegowymi i musieliśmy to w konstrukcji budżetu uwzględnić. Również z kierownikami naszych jednostek samorządowych, w tym czterech szkół, kilkakrotnie się spotykaliśmy, dyskutowaliśmy o projektach budżetu, ale tak jak podkreślałem na poprzednich naszych spotkaniach, musieliśmy kierować się po pierwsze wskaźnikiem zadłużenia gminy, bo to jest podstawowy wskaźnik, który analizuje Regionalna Izba Obrachunkowa przed wydaniem pozytywnej opinii, jak i również patrzą banki, czy jest to podmiot gmina Zalewo, któremu jeszcze warto udzielać kredytu, więc tutaj musimy bardzo starannie konstruować ten projekt budżetu. Oczywiście z zachowaniem jeszcze takich podstawowych warunków brzegowych jak płynność finansowa, zdolność kredytowa i możliwość jeszcze zachowania szans na wkład własny gminy do planowanych dofinansowań zewnętrznych, tam gdzie aplikujemy w konkursach, ale również do rzeczy, które ewentualnie pojawią się, czy to ze środków unijnych, czy z programów rządowych. Po prostu taką rezerwę musimy żelazną trzymać. Ja dodam tylko, że już z rzeczy, które wiemy, że w przyszłym roku będziemy musieli się mocno pochylać jeszcze nad wkładem własnym, to tak, leży nasz wniosek już prawie od roku w programie unijnym na kanalizację, tak zwany program Polska-Rosja. My mamy gminę do tego programu po stronie rosyjskiej dobraną. To jest dla gmin Polski graniczących z Federacją Rosyjską i złożyliśmy taką aplikację. Cały czas czekamy na rozstrzygnięcie. Przeszliśmy już dwa etapy. Etap podstawowy, czyli komplet dokumentów. Etap drugi merytoryczny. Też czekamy ostatecznie na decyzję. To jest program z dużym dofinansowaniem. Chcemy skanalizować odcinek od Zalewa po Polirolu w kierunku na Dobrzyki i wpiąć kanalizację w ten trójnik od Matyt i podłączyć nitkę, którą robi nasz Zakład Gospodarki Komunalnej od strony Międzychu Trąbity. Nie wiemy, czy ten program przejdziemy, czy nie. Jeżeli przejdziemy, to będziemy musieli dołożyć trochę pieniążków składu własnego. Następnie, jak wiemy, już rozpoczęliśmy, ale płatność będzie w przyszłym roku. To są drogi dwie w Dobrzykach realizowane. Przepraszam, jedna realizowana w Dobrzykach, jedna w Międzychodzie na Surbajny i jeszcze jedna Dobrzyki Koziny, która będzie realizowana w roku przyszłym, z płatnością w roku przyszłym i z wkładem własnym. Dofinansowanie ostatecznie, to co było na poprzedniej sesji, ostatecznie jest 60%. Do tych trzech dróg.
ale również, jak wiecie Państwo doskonale, złożyliśmy kolejną aplikację o kolejne 3 drogi. Potężny wydatek, blisko 7 milionów złotych na 3 drogi. To jest droga Sienkiewicza, Sadławki pierwszy etap, droga Bajdy na, w kierunku na Gajdy, tak zwana lokalnie Palestyna i wreszcie droga Rąbity Zatyki. I tutaj też trzeba zabezpieczyć pieniążki na wkład własny. Nie wiem, jak uda nam się dostać dofinansowanie. Miałem spotkanie z wojewodą na ten temat. Zobaczymy. Listę rankingową przeszliśmy na poziomie wojewódzkim. Nasze 3 wnioski leżą na biurku premiera Rzeczypospolitej do podpisu. No i wreszcie, też wspominałem o tym na komisjach, musimy parę groszy zabezpieczyć na ewentualny wkład własny do remontu drogi wojewódzkiej 519. Byliśmy z panem Rafałem Koniczem, marszałka województwa, 3 miesiące temu. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrobił analizę, wizję lokalną był tutaj, zrobiliśmy odwierty geodezyjne, analizę ciągu infrastruktury podziemnej, kanalizacji, deszczówki, innych sieci. I z takiej wstępnej informacji, to jest kwestia, czy na w dyskusji nad budżetem wojewódzkim to przejdzie, jest szansa na rozpoczęcie remontu nakładki na przebiegły etap pierwszy drogi wojewódzkiej w części miasta. Tu również nie wykluczam, że jeżeli to wszystko przejdzie, to parę groszy, mówiąc w kategoriach budżetu, byśmy chcieli na wkład własny do tego przedsięwzięcia wygospodarować. Chcemy rozpocząć po prostu remont drogi wojewódzkiej od miasta i w tym kierunku marszałek z dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich no, patrzą przychylnie. Natomiast co z tego wyjdzie, musimy poczekać na ostateczny budżet województwa. Oczywiście nie wymieniam tych programów, które mogą się pojawić. Wiecie Państwo dokładnie, że myślimy nad Centrum Usług Wspólnych. Robimy dokumentację, też zafiksowaliśmy w budżecie kwestię remontu kapitalnego, pozyskania środków z Ministerstwa Kultury, tych segmentów zabytkowych przy Szkole Zalewskiej, łącznie z tą wieżą chylącą się, nie dokończę. W związku z tym próbujemy wstrzelić się w jakieś programy i po to przygotowujemy dokumentację projektową. Takich kilka kierunków działania analizujemy, patrzymy na programy, które się pojawiają i w momencie, kiedy to będzie program, gdzie gmina będzie mogła aplikować na przedsięwzięcia niezbędne, będziemy potrzebowali wkładu własnego. I to jest również niestety w tym budżecie musieliśmy to przewidzieć. W związku z tym, z tych 20 milionów przedłożonych potrzeb, od drobiazgów poczynając, a na grubszych sprawach kończąc, musieliśmy z bólem serca pozycje wykreślać, które uznajemy, że mogą jeszcze poczekać, bo to są pozycje, które muszą być sfinansowane w 100% z budżetu gmin, chyba że się pojawią w najbliższym czasie jakieś programy. Ja już to mówiłem na komisjach i powtórzę jeszcze raz. Żadne z tych wniosków nie pójdą do niszczarki. One po prostu w naszej świadomości, w naszych zasobach papierowych pozostają. To będą rzeczy, które po prostu musimy z perspektywy naszej gminy w kolejnych latach realizować. Także prosiłbym o wyrozumiałość, że wiele słusznych wniosków musieliśmy z bólem serca odłożyć na lata późniejsze. Budżet mamy bardzo napięty, wysokość zadłużenia mamy dużą, w związku z tym no, musimy poruszać się bardzo ostrożnie. Natomiast powtórzę, niewykorzystanie szans programów zewnętrznych na rzeczy absolutnie potrzebne, no, byłoby moim zdaniem niegospodarnością, bo to są inwestycje na dziesięciolecia. Tak konstruowaliśmy ten budżet i tak jak mówiłem na wstępie, nasz budżet przesłany, zawieziony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie ustawowym 15 listopada uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję Panie Burmistrzu. W takim razie przechodzimy do pierwszej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewona na lata 2020-2037 i proszę Panią Skarbnik o czytanie opinii regionalnej.
Wynosi, a włączony, 18 796 642,17 zł. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Zalewo na lata 2020-2037 wynika, że w latach następnych zostanie zachowana. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak na wstępie. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
W ciągu 14 dni od daty jej doręczenia podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję. To wszystko, pani Skowrońska? Wszystko? Proszę o czytanie opinii Komisji Budżetu. Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2020-2037. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku dokonała analizy wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2020-2037. Po uzyskaniu wyjaśnień od skarbnika gminy Zalewo pani Aliny Błażewicz i burmistrza Zalewa pana Marka Żylińskiego oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie wnosząc zastrzeżeń, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną wieloletnią prognozę finansową gminy Zalewo na lata 2020-2037. Dziękuję. Dziękuję. Zapytania? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2020-2037? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przechodzimy do drugiej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na rok 2020. Proszę panią skarbnik o odczytanie uchwały i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2020 rok. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Dochody budżetu gminy w wysokości 34 miliony 500 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego dochody bieżące w wysokości 32 miliony 150 tysięcy złotych. Dochody majątkowe w wysokości 2 miliony 350 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 milionów 400 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 30 milionów 860 tysięcy złotych, wydatki majątkowe w wysokości 4 miliony 540 tysięcy złotych. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4 miliony 40 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 154 319 zł 63 grosze zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Dochody w wysokości 114 319 zł 63 grosze. Wydatki w wysokości 114 319 zł 63 grosze. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego. Jednostce odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5. Jest włączony. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w wysokości 900 tysięcy złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 900 tysięcy złotych. Paragraf czwarty. Przychody budżetu w wysokości 1 612 738 złotych 45 groszy. Rozchody w wysokości 712 738 złotych 45 groszy zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf piąty. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 712 738 zł 45 groszy. Paragraf 6. Ustala się dochody w kwocie 145 tysięcy zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 134 tysiące zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 11 tysięcy zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu kar i opłat, przepraszam, i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4-6 i artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dochody w wysokości 35 tysięcy, wydatki w wysokości 35 tysięcy. Paragraf 8. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 378 116 zł 26 groszy, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 378 116 zł 26 groszy zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 9. Paragraf 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych. Dochody 455 tysięcy zł, wydatki 455 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 11. Rezerwa ogólna wynosi 44 tysiące zł, rezerwa celowa wynosi 96 tysięcy zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto upoważnia się burmistrza do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Teraz jeszcze odczytam opinię RIO. Uchwała nr RIO 401-20-299/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza Zalewa projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewa na 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Paweł Gulbinowicz, Andrzej Pliszka. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Zalewy na 2020 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2019 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2020 rok. Burmistrz Zalewa zarządzeniem nr 0050177/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Zalewo na rok kalendarzowy 2020 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Miejskiej w Zalewie. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana.
Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono, jak w sentencji od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia, podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. I druga uchwała numer RIO 4-01-20-301/19 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Zalewa na 2020 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący Mirosław Czerny, członkowie Grzegorz Rubinowicz, Andrzej Pliszka, działający na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania przez gminę Zalewo deficytu budżetu w wysokości 900 tysięcy zł. Przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Uzasadnienie: w dniu 15 listopada 2019 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął projekt uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2020 rok. Burmistrz Zalewa zarządzeniem nr 0050-177/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok kalendarzowy 2020 przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Miejskiej w Zalewie. Skład orzekający, wydając opinię, ustalił, co następuje. W gminie Zalewo planowane dochody na 2020 rok wynoszą 34 miliony 500 tysięcy złotych. Planowane wydatki 35 milionów 400 tysięcy złotych. Deficyt budżetu w wysokości 900 tysięcy złotych. Przychody budżetu wynoszą 1 612 738,45 zł. 45 groszy. Rozchody w wysokości 712 738,45 zł. 45 groszy. Burmistrz Zalewa w paragrafie trzecim projektu uchwały budżetowej wskazał, że deficyt budżetu gminy w wysokości 900 tysięcy złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 900 tysięcy złotych. Wymienione źródło przychodów jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawiono w załączniku nr 7 przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, będącego integralną częścią projektu uchwały budżetowej gminy Zalewo na 2020 rok. Mając powyższe na uwadze, postanowiono, jak w sentencji od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpisano przewodniczący składu orzekającego Mirosław Czerny. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią przewodniczącą Komisji Budżetu o czytanie opinii. Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania w sprawie budżetu gminy Zalewo na 2020 rok. Komisja Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku dokonała analizy projektu budżetu gminy Zalewo na 2020 rok. Po uzyskaniu wyjaśnień i uzupełnień od burmistrza Zalewa pana Marka Żymińskiego i skarbnik gminy Zalewo pani Aliny Błażewicz oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie wnosząc zastrzeżeń i podkreślając wysoki wskaźnik wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3, który stanowi 11,4% wydatków budżetu gminy, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do dyskusji. Proszę, czy są zapytania? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały budżetu gminy Zalewo na rok 2020? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Proszę,
12 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 2. Uchwała została uchwalona. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, serdecznie dziękuję za przyjęcie budżetu gminy Zalewo na rok 2020. Chcę jeszcze podkreślić warunki brzegowe, którymi właśnie są obciążone wszystkie gminy w Polsce. Ja o tym nie mówiłem. Państwo doskonale wiecie, że przyszły rok będzie trudny dla wszystkich samorządów gminnych, a szczególnie dla gmin o takiej charakterystyce demograficznej i dochodowej. Przypomnę, że musieliśmy w tym projekcie budżetu uwzględnić obciążenia znaczące głównie w segmencie oświaty. Bardzo duży skok wydatków oświatowych. Państwo doskonale wiecie, w dyskusjach na komisjach podkreślaliśmy ten temat. Wiecie dokładnie również Państwo, że podatek PIT-u został obniżony na poziomie kraju 1 punkt procentowy, ale to natychmiast znajduje swój skutek negatywny w dochodach budżetu gmin naszej również, bo jak wiecie Państwo, jedną częścią składową budżetu gminy jest odpis od wpływów do Ministerstwa Finansów PIT. Również wiecie doskonale Państwo, że musieliśmy uwzględnić od 1 stycznia ustawowy wzrost wysokości płacy minimalnej. To jest też element, który nasz budżet na rok przyszły obciąża. Także to są dość istotne pieniądze. Plus, tak jak powiedziałem, w oświacie subwencja oświatowa ulegnie zmniejszeniu z tegoż powodu, że jeden rocznik dzieci w naszej gminy odszedł po reformie szkolnictwa i likwidacji gimnazjów. Także to są te warunki, w których funkcjonowaliśmy, konstruując budżet. Dziękuję serdecznie za przyjęcie budżetu naszej gminy na rok 2020. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do uchwały nr 3 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Zalewie na rok kalendarzowy 2020. Uchwała ta również była przerabiana na komisjach. Czy są jakieś zapytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy Komisji Stałych na rok 2020. Również otrzymali Państwo plany pracy i zostały przerabiane na komisjach stałych. Czy są pytania do tej uchwały? Nie ma. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy Komisji Stałych na rok 2012. Podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Kto był przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Piąta uchwała w sprawie przyjęcia przez gminę Zalewo zadania powiatu Iławskiego w zakresie bieżącego utrzymania ulic powiatowych zlokalizowanych na terenie miasta Zalewo na rok 2020. Ta komisja również, uchwała również była przerabiana na stałych komisjach. Czy są zapytania do tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie na własność przez gminę Zalewo od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie lokalu mieszkalnego
położonego w miejscowości Rąbiki, gmina Zalewo. Ta komisja również, ta uchwała również została przerabiana na stałych komisjach. Czy są zapytania? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Uchwała numer 7 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Zalewo na rok 2020. To samo była przerabiana na komisjach. Czy są zapytania do danej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za. I przechodzimy do uchwały numer 8, którą będziemy czytali w całości z uwagi na to, że nie były te uchwały przerabiane na komisjach. Ósma w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zalewo na rok szkolny 2019-2020. Pan burmistrz, bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zalewo na rok szkolny 2019-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zgodnie z artykułem 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 2019 o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, Rada Miejska w Zalewie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Zalewo na rok szkolny 2019-2020. Benzyna bezołowiowa 95, 5,055 zł za 1 litr. Benzyna bezołowiowa 98, 5,22 złotego za 1 litr, olej napędowy 5,095 złotego za 1 litr, gaz LPG 2,42 złotego za 1 litr. Paragraf drugi. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zalewa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie, tak jak mówiłem na wstępie, aby negocjować umowy dowozu dzieci do ośrodków specjalnych celem spełniania obowiązku edukacyjnego. Mamy takie dwa przypadki. Od 1 stycznia muszę na bazie algorytmu podanego w ustawie Prawo oświatowe z uwzględnieniem tego składnika negocjować i podpisać umowę z rodzicem. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawionej uchwały? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zalewo na rok szkolny 19-20? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 14 głosów za. Uchwała numer 9. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zalewo. To pan burmistrz, bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zalewo. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 32 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zalewo. Pierwszy. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marii Ziętary-Malewskiej w Bartach. Drugie. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dobrzykach. Trzecie. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Borecznie. I czwarte.
przedszkole miejskie w Zespole Szkół w Zalewie. W uchwale macie Państwo to w postaci tabelki z podanym również adresem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Zalewa. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Ja tylko chciałam zapytać, jeżeli to jest istotne oczywiście, ile oddziałów jest w poszczególnych jednostkach? Jeden? Bo tak jest sformułowane, że oddział przedszkola, czy to jest jeden, czy to są dwa oddziały? Po jednym? Ja tylko bym chciał, żeby Pan Szanowni Radni zwrócił uwagę na uzasadnienie i na dane demograficzne, to jest szalenie istotne. Zobaczcie Państwo, tu są podane lata urodzenia, poczynając od roku 2013, a kończąc na roku 2018. Zwróćcie uwagę Państwo, mówię o uzasadnieniu, że dynamika urodzeń właściwie pozostaje na proste, czyli ani nie ma jakiegoś szalonego niebezpieczeństwa ubytku dzieci w sensie migracyjnym, ale również nie ma dużego przyrostu. A wiecie Państwo, że te liczby nas bardzo, bardzo interesują ze względu na ilość dzieci w naszych szkołach i subwencję oświatową, która jest naliczana w ten sposób. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest z Państwa za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 głosów za. Dziękuję. Projekt uchwały nr 10 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewu na lata 19-37. Bardzo proszę Panią Skarbnik. Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zalewo na lata 2019-2037. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Zalewo na lata 2019-2037 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Zalewo w latach 2019-2037 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W wieloletniej prognozie finansowej zmiany wynikają ze zmiany kwot zarówno dochodów, jak i wydatków w budżecie gminy, jak też z korekty deficytu budżetowego o kwotę 300 tysięcy złotych. Teraz może jeszcze przejdę do uchwały nr 2, tak? Uchwała Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 rok. Podstawa prawna uchwala się co następuje. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 300 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 561 tysięcy 742 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 56 940 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Zwiększa się plan wydatku budżetu gminy o kwotę 618 682 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf drugi. Plan po zmianach. Dochody 34 563 886 zł 21 groszy. Wydatki 38 98 456 zł 21 groszy. Z dochodów, o których mowa w paragrafie drugim, przeznacza się na dochody bieżące 32 341 402 zł 20 groszy, dochody majątkowe 2 222 484 zł 1 grosz. Z wydatków, o których mowa w paragrafie drugim, przeznacza się na wydatki bieżące kwotę 31 201 402 zł 20 groszy, wydatki majątkowe kwotę 6 897 054 zł 1 grosz.
Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 6 173 054,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 184 738,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 534 570 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 121 613 23 zł. Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 412 956,77 zł. Paragraf czwarty. Przychody budżetu w wysokości 4 594 570 zł, rozchody w wysokości 1 060 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf piąty. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 121 613,23 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 060 000 zł. Paragraf szósty. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie piątym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ponadto upoważnia się burmistrza do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku, przepraszam, w obrębie działu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Teraz może przeczytam uzasadnienie. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewa na 2019 rok. Załącznik nr 1 dochody. Zmniejszenie dochodów o 300 000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych i tym samym to powoduje nam zwiększenie właśnie deficytu o 300 000 zł, o którym mówiłam przy zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Zwiększenie dochodów o 561 742 zł, w tym subwencja oświatowa 4792 zł, dotacja celowa otrzymana na świadczenie wychowawcze, czyli tak zwane 500+, 556 950 zł. Załącznik numer 2. Wydatki. Proponowane zmiany. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Zmniejszenie wydatków bieżących o 2000 zł z tytułu różnych opłat i składek. Dział 600 Transport i Łączność. Tutaj przeniesienia między paragrafami na kwotę 7768 zł i dotyczy to przeniesień wydatków zarówno w drogach powiatowych, jak i gminnych. Dział 750 Administracja Publiczna. Tutaj dokonujemy przeniesień między poszczególnymi paragrafami na kwotę 4900 zł, jak też zmniejszamy wydatki bieżące o 3000 na zakup usług pozostałych w rozdziale Promocja. Dział 801 razem z działem 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. Tutaj na wniosek dyrektorów szkół dokonujemy przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 11 460 zł. Oprócz tego zmniejszamy wydatki bieżące o 4000 zł
i to jest w rozdziale dowóz uczniów do szkół, a konkretnie z zakupu materiałów. I zwiększamy wydatki bieżące o 9191 zł na zakup usług pozostałych, to jest usługi transportowe, i związane są te wydatki z realizacją projektu Lepsze Jutro. Przepraszam, EduStarter. EduStarter realizowanego przez szkoły. Teraz dział 852 Pomoc Społeczna. Przeniesienia między paragrafami na wniosek pani kierownik MOPS. Oprócz tego zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 11 511 zł. Ma to związek ze zwiększeniem dotacji na ten cel. Dział 855 Rodzina. Przeniesienia między paragrafami również na wniosek pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak też zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji po stronie dochodów o 556 900 zł na świadczenie wychowawcze. Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Zmniejszenie wydatków bieżących o 6 000 zł i zwiększenie wydatków na konserwację oświetlenia o 3 000 zł. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Tutaj dokonujemy przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę 610 zł. I w kulturze fizycznej dział 926 zmniejszamy wydatki bieżące o 3910 zł na zakup materiałów. I przesuwamy środki między paragrafami Funduszu Sołeckiego o 162 zł. W okresie między sesjami wydano dwa zarządzenia burmistrza w sprawie zmian w budżecie. Jest to zarządzenie 179 z 20 listopada, gdzie zarówno zmniejszono plan dochodów, jak i wydatków o kwotę 7173 zł i zwiększono dochody i wydatki o kwotę 463 704 zł. Zmiany te wynikają ze zmiany z końcem roku planu dotacji zarówno na zadania własne, jak i zlecone. Oprócz tego przenieśliśmy między paragrafami wydatki bieżące i inwestycyjne. I zarządzenie 180 z 29 listopada. Tutaj zmniejszono plan dochodów, jak i wydatków o 17 370 zł. Wynika to ze zmiany planu dotacji na zadania własne. I tutaj również dokonano przeniesień wydatków w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są zapytania do tych dwóch uchwał? Ja chciałem zapytać o tą główną kwotę, która jest tutaj świadczeniem wychowawczym. Te pieniądze są o tej porze roku przekazane przez budżet krajowy. Są z opóźnieniem, czy to tak jest planowane? Nie, sukcesywnie, jak to... z miesiąca na miesiąc, bo ja rozumiem... w zależności od meldunków składanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Aha, i to są tak, jak spływają sprawozdania, tak są później refundowane pieniądze. Refundowane, one są tak na bieżąco przekazywane. Przekazywane. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 7 porządku, odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, wnioski radnych gmin okręgowych. 8 punkt w sprawie różnych. Są zapytania, pytania, bardzo proszę. Bardzo proszę. Panu Rafałowi,
tutaj udało nam się po prostu pozyskać pieniądze od marszałka z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dostaliśmy 80 tysięcy. Prawda, wcześniej było to na Brzeczyczykach, ale później uznał zarząd województwa i przesunął na ten prawo. Dziękuję serdecznie. A pani wystąpienie razem przyjmuje jako pewną ocenę techniczną doświadczenia, bo my tę drogę betonową w Gruzie traktujemy jako pewne doświadczenie, czy tego rodzaju technologie tańsze. Czy są dobrze oceniane przez użytkowników? Bardzo się cieszę z tych słów, które pani przekazała. Dziękuję serdecznie pani Bożenko. Pozwólcie, że te kwiatki to symbol pewien przekażę na ręce pani skarbi, bo ona się nie zmieniła, to jest bardzo dziękuję. Pani sołtys, ja mówiłem tylko o tym w kontekście, że nie wykluczam, że trzeba będzie parę groszy znaleźć w budżecie gminy na rok przyszły. Temat jest w powijakach, tak jak powiedziałem. Niech pani spocznie, ja odpowiem, bo dotyczy wszystkich. My byliśmy 3 miesiące temu z panem Rafałem Koniczem na spotkaniu pana marszałka województwa i z udziałem dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, panem Królikowskim, i z naszym kierownikiem rejonu z Elbląga, z panem Robertem Drubką, i zaczęliśmy rozmowę, że chcielibyśmy chociaż powoli zacząć coś z tą drogą robić, ponieważ w perspektywach wojewódzkich, panie Rafale, to jest rok 2045, droga wojewódzka 519 do roboty. Jak na tym spotkaniu 3 miesiące temu powiedzieliśmy, że interesowałoby nas droga w takim standardzie, jak z Łukty do, przepraszam, z Morąga do Małdy, no to się dyrektor Zulikowski złapał za głowę i powiedział, że to jest 45 milionów. Na ciąg drogi od Małdy przez Barty Zalewo do Gajd i do granicy województwa, no to zaczęliśmy rozmawiać, że trzeba by zacząć jakimiś etapami powoli i nie ukrywam, że dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich przy akceptacji marszałka poprosił o miesiąc na pewną analizę możliwości technicznych i tutaj bardzo dużo pomogło nasze te wcześniejsze inwentaryzacje sieci, którą zrobiliśmy w mieście. To im troszeczkę ułatwiło sprawy. Po miesiącu dyrektor Królikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich przy akceptacji marszałka przyjechał na wizję lokalną tutaj. Żeśmy obeszli całą drogę, poczynając od osiedla Wileńskiego, od tych przystanków przy wjeździe do Zalewa, a kończąc na wysokości tego chodnika na półwieś, który robiliśmy. Na razie, jeżeli przejdzie to w budżecie województwa, mam nadzieję, że przejdzie, to etap pierwszy obejmowałby tutaj remont odcinku, poczynając od osiedla Wileńskiego do bruku na wysokości Eko Marina, tu przy ulicy Kolejowej. To jest etap pierwszy. Nie będę zdradzał ani informacji o kosztach, bo nie mam zielonego pojęcia, ani o standardzie technicznym, natomiast to jest przedmiotem rozmów u marszałka województwa. Wiem o tym, że te rozmowy trwają. Nie wiem, kiedy będzie budżet, panie Rafale, województwa uchwalany. Ma pan wiedzę, kiedy oni mają sesję? Po sesji będziemy wiedzieć zarówno w tej kwestii, ale na pewno nie więcej niż etap pierwszy, ten, który powiedziałem. Natomiast mamy też ogląd całości etapu drugiego.
łącznie już ze zjazdem do skrzyżowania na Witoszewo. Także to tak, no i ten chodnik też do tego budynku numer 28 rozważaliśmy. Więc nie ukrywam, że no nie chciałbym zapeszyć sytuacji, ale chodzi nam o to, tak zresztą z panem marszałkiem rozmawialiśmy, że to jest kadencja pięcioletnia, żeby zacząć rok w rok po paręset metrów z tą drogą robić porządek, bo inaczej na taką perspektywę 2045 przy 40 paru milionach złotych to nikt na tym etapie porywać się nie chce, więc chciałbym robić te newralgiczne punkty po kolei. Drugi element zgłosiliśmy też do programu i też otrzymaliśmy odpowiedź uzależniającą od uchwalenia przez samorząd województwa budżetu. Chodniki w dwóch miejscowościach. To są Gajdy i miejscowość Barty. Też nie po całej długości, tylko w określonych fragmentach. Taką koncepcję żeśmy przedłożyli. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź, że w zależności od uchwalenia budżetu województwa, być może w ten program zostaną te nasze chodniki wprowadzone. A przypomnę, to jest program 50% na 50%, czyli 50% marszałek, a 50% znowu ukłon do naszego budżetu. I to jest ten też element, którego nie powiedziałem przy projektowaniu uchwalaniu naszego budżetu na rok przyszły, ale to też taką rzecz musimy mieć z tyłu głowy zakodowaną, że jeśli zaakceptują, to te 50% kosztów tejże inwestycji też gmina będzie musiała dofinansować. W związku z tym, pani sołtys, rozumiejąc dokładnie intencję, że tam na tej drodze spędziliśmy wspólnie z mieszkańcami dużo spotkań i dyskusji, przyjęliśmy z panem Rafałem Koniczym taktykę, że chcemy krok po kroku, małymi krokami, ale jednak konsekwentnie, rokrocznie do budżetu województwa starać się parę set tysięcy i parę set metrów drogi wojewódzkiej konsekwentnie robić. Zaczynamy, zobaczymy, czy to się uda. Dziękuję. Ja tu mam proszę. Do jeszcze tej drogi takie pytanie. Jaka jest możliwość pozyskania środków z Centralnej Dyrekcji Dróg, bo przy budowie siódemki ta droga została strasznie zniszczona w ogóle przez tego. Także jakieś środki odszkodowawcze, możliwość pozyskania. Nie potrafię powiedzieć, bo to za dużo wątków jest. Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie, one nie wchodzą w program ten rządowy, drogi gminne i powiatowe, to jest pierwsze. Natomiast tą drogę niszczą wszyscy. Ja nie wiem, czy przy siódemce, bo przepisy mówią tak, że Krajowa Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad robi takie zjazdy, tylko jak mamy na przykład w Małdytach czy w Miomunie. To dotyczy tego. Natomiast tu, jak coś jeździło, no to nie wiem, to raczej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego czy gdzieś. Nie słyszałem o takim programie jakimkolwiek, żeby marszałek województwa mógł dostać pieniądze na wyremontowanie drogi ze względu na to, że była robiona siódemka. Nie znam takiej możliwości. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania w sprawach różnych? Thank you.
zastanawiałem, dzisiaj mamy 18 grudnia, to już będą moje 10 święta Bożego Narodzenia z naszą społecznością, naszej gminy i obchody sylwestrowe na placu, też już 10. Powiem Państwu szczerze, nie wiem kiedy to minęło. Chciałem Państwu złożyć z okazji tych zbliżających się świąt wspaniałej rodzinnej atmosfery w tej przepięknej polskiej tradycji przy stole grubym. Myszkowania pod choinkami za cudownymi prezentami od najbliższych, patrzenia na nasze pokolenia wstępnych, przygotowanych pod tradycje pielęgnowane. Życzę Państwu cudownych, nastrojowych świąt Bożego Narodzenia 2019, a niech ta cudowna atmosfera, ten dźwięk piękny kolęd polskich i ta atmosfera stołu świątecznego towarzyszy Państwu na ten przez cały nowy 2020 rok. Z serca życzę Państwu, Państwa najbliższym, wszystkim mieszkańcom naszej gminy wspaniałych świąt i wszystkiego, wszystkiego najlepszego nadchodzącego nowym roku. Pani dyrektor powie kilka słów, od której zaczynamy. Szanowni Państwo, rozpoczynamy na placu Jana Pawła II w Zalewie. Na wszystkich czekamy już o godzinie 22:30, a bawimy się do pierwszej następnego roku. Bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy chwilę wspominać powitanie 2020. To będą już 21 zaledwie powitanie nowego roku. Już pierwszy raz. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, w takim razie zamykam posiedzenie 16 sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Zalewie. Dziękuję serdecznie.